Cześć, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na haul zakupowy z Grecji. Zapraszam do oglądania. Więc tak, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać, co kupiliśmy z Tomkiem podczas naszego wyjazdu na urlop na wyspę Rodos. Tu mam wszystko zapakowane. I co? I zaczniemy po kolei rozpakowywać. Rzeczy były kupione wczoraj, więc ten haul będzie taki świeży, na bieżąco. I bez zbędnego gadania zaczynam. Ja bym tutaj wypakowywała rzeczy i Wam po prostu pokazywała. I tak, najpierw zaczniemy od bluzki, którą wybrał sobie Tomek. I dlatego też postanowił, że taką bluzkę sobie na pamiątkę stąd kupi. Druga rzecz, to tutaj nam Pani tak ładnie opakowała, ale ja Wam to zaraz pokażę, bo to będzie i tak dla nas, więc to i tak będzie wypakowane, tylko jeszcze muszę do tego dostać. I już Wam pokazuję, co to jest. To u nas będzie postawione na półce w mieszkaniu. Spodobało nam się to bardzo i mi i Tomkowi, więc postanowiliśmy to wziąć, tylko żeby się do tego dostać, to też powiem Wam, że bardzo ciężko. No i dobra, udało się. Tu sobie na razie położymy. I tu znowu jest zaklejony. Ok. Dobra. I już Wam wyjmuję. Voila. To jest taka figurka. Takiego hełmu greckiego. Więc bardzo fajnie to będzie wyglądało, myślę, na półce. Tu mamy napis. I to będzie dla nas bardzo fajna pamiątka z wyjazdu. Tutaj bardzo nam się to spodobało, były różne kolory, ale akurat zdecydowaliśmy się na tu. Ok, tutaj mamy już woreczek, idziemy dalej. Kolejny worek. To jest... To są takie jakby mini likiery. Wygląda to następująco. To kupiliśmy jako prezenciki dla naszych rodziców i znajomych. Tego jest kilka. Tutaj mamy trzy. To sobie kładę tutaj na dole. I jeszcze dwa. Takie małe, fajne. One mają 21%. To są likiery. Tutaj mamy Caramel Toffee, a tutaj mamy granat. Smak granatu, a tutaj taki toffee, czyli ten bardziej taki słodszy, myślę, będzie. 21% alkoholu i tutaj jest zawartość 40 ml w takiej buteleczce. To mamy ich kilka takich butelek, dobra. Ok, następnymi rzeczami są magnesiki na lodówkę. Ten będzie dla nas z Rodos. A ten dla naszych przyjaciół. Wygląda tak. Oba są bardzo ładne. Bardzo fajnie wyglądają. Ok. Dobra, to tyle. Kolejnymi rzeczami są przysmaki dla naszych rodziców. Więc kupiliśmy po prostu po dwie sztuki tego samego. Dla Tomka rodziców i dla moich rodziców. Tu mamy taką typowo grecką... jakby galaretkę z wiórkami kokosu i miodem. I kolejna, może nie grecka, taka jak to Tomek powiedział, bardziej turecka. Baklawa w dwóch smakach. Oczywiście jedno będzie dla mnie, dla moich rodziców, a drugie będzie dla Tomka rodziców. Ok. Lecimy dalej. Teraz pokażę Wam, co kupiliśmy dla naszych tatków. I to jest metacha. Tomek już tą metachę próbował tutaj. Jest to typowy grecki spirytus. 38%. Tutaj ma 200 ml. Jest to taka buteleczka, jak widzicie. I druga jest identyczna. Proszę bardzo, wygląda to tak. Także to będzie dla naszych tatków. Okej,
kolejnym alkoholem. Jest to rum miodowy. I ta buteleczka jest też dla naszych znajomych. Dobra. Lecimy dalej. Dwie kolejne rzeczy. To są bryloczki. Ten brylok jest dla mojej siostry. Bo sobie ten brylok właśnie wybrała. Miała do wyboru między tym a tym. Jeden będzie dla mnie, drugi będzie dla niej. Bo ja bardzo lubię bryloki i zawsze jak siostra jeździ gdzieś, to też mi przywozi zawsze brylok. No to tu mamy puste. Dwie kolejne rzeczy. To są również magnesiki. Ten magnes został kupiony z myślą o Magdzie, czyli mojej koleżance z pracy. Magdzie, oglądasz, to jest właśnie dla ciebie. Na pewno już to dostałaś, więc masz to na żywo. A to będzie na lodówkę dla moich rodziców. Ok. Dwie kolejne rzeczy, które się troszkę tutaj stopiły. To są też dla naszych rodziców po jednej sztuce, czyli dwie takie same sztuki, takie nugatowe batony. Wyglądają bardzo apetycznie. Sama bym takiego zjadła, ale to już jest kupione nie dla nas, tylko dla naszych rodziców. Jeszcze jedna buteleczka takiego likieru. To bardzo fajnie wygląda moim zdaniem. Takie coś dla znajomych przekazać, to myślę, że fajna taka myśl o tym, że o nich myśleliśmy tutaj na wyjeździe i ja bym się bardzo cieszyła, gdybym sama takie coś dostała, więc to fajnie wygląda, nie jest duże, a może i smaczne. Nie wiem, tego akurat nie piliśmy, ale to ten spirytus jest dosyć dobry, tam mówię, że bardzo bym smakował. Okej. Okay. I tu już widzę, że... A, jeszcze tu widzę długopis. Ten długopis zostaliśmy w jednym ze sklepów, właśnie w którym wydaliśmy prawie 40 euro i taki długopis dostaliśmy od pani gratis. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że taki szybki haul zakupowy z Grecji wam się podobał. Przepraszam was za jakieś dźwięki, które słyszeliście, ale to jeszcze jesteśmy w tym hotelu, w którym jesteśmy tutaj już ostatnią noc. I postanowiłam, żeby po prostu na świeżo wam nagrał te rzeczy. Będzie tak po prostu lepiej i dla mnie, i dla was. Więc co, za chwilę wam jeszcze pokażę, jak to wygląda w zestawieniu i dziękuję wam bardzo za oglądanie, dziękuję wam bardzo wszystkim za subskrypcję mojego kanału, pozdrawiam was bardzo cieplutko, trzymajcie się, kochajcie się i oglądajcie mnie, pa!